Dzień dobry, drodzy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś, we wtorek, 10 listopada 2020 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłami dzisiejszego dnia, które proponuje broszura z Biblią na co dzień. Są to słowa wyjęte z psalmu 86, gdzie w 16 wierszu czytam. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną. Udziel mocy swojej słudze swem. Zaś apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale i 19 wierszu powiada: Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Co ja mam zrobić? Co teraz ze mną? Co z nami wszystkimi będzie? Wokoło przygnębienie, smutek, żal, jakaś niepewność, szalejąca pandemia i do tego to wielkie społeczne niezadowolenie. Obostrzenia, które całkowicie ograniczają naszą chrześcijańską wolność i swobodę. Człowiek czuje się całkowicie skrępowany. Normalnie to snulibyśmy dzisiaj plany, co robić w świąteczny dzień. Wszak jutro za Bożym pozwoleniem będziemy przeżywali kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez nasze państwo. A tu klapa. Nawet mamy ograniczone miejsca w świątyni i czasem strach, a innym razem wszelkiego rodzaju wygodnictwo, lenistwo nie pozwalają mi iść do Bożego domu. I pytam siebie, co robić? I odpowiedzi na te nurtujące pytanie udzielają hasła dzisiejszego dnia. Psalmista, wielki król Dawid, zachęca do spoglądania wzwyż, w stronę Boga, bo tam jest pomoc, tam jest ukojenie, tam jest wsparcie, tam jest wzmocnienie, tam jest posilenie. On także na swoich drogach i ścieżkach życia przeżywał trudne chwile. Przecież musiał uciekać przed gniewem Saula. Nagle został sam, wokoło tylko była garstka jego najbliższych współpracowników. Pytał, co robić. I wówczas zwrócił się w stronę Boga. Nie zawiódł się. I dziś psalmista, a także apostoł narodów, apostoł Paweł poprzez ten werset swojego listu do Filipian zachęcają nas do spotkania z Bogiem. Ten Bóg nie jest daleko od nas, ale On jest wśród nas i pośród nas. Zechciej, drogi słuchaczu, poświęcić dziś, jutro, ba każdego dnia kilka chwil na społeczność z Bogiem, na społeczność z Jezusem Chrystusem. Zechciej pomodlić się, czy to własnymi słowy, czy może wyuczoną i wyniesioną z domu rodzinnego modlitwą pańską Ojcze Nasz. Weź do ręki Biblię, otwórz ją i czytaj. A jeśli nie masz jej pod ręką, weź komórkę. Poszukaj aplikacji z Biblią na co dzień i przeczytaj 2 wersety w ciągu dnia. To tak niewiele, a tak wiele mogą dać i zmienić. Frustracja, niezadowolenie zamieni się w dziękczynienie, wychwalanie, uwielbianie imienia Bożego. Wtedy więcej pośród nas i wśród nas będzie uśmiechu, dobrych, wzajemnych, międzyludzkich relacji. To nie są, kochani, jakieś teologiczne frazesy, ale to jest prawda emanująca z Bożego Słowa. Każdy, kto do Boga przychodzi w szczerości, prostocie, uniżoności swojego serca, zostaje przez Boga przyjęty. On nie zostaje odrzucony, odepchnięty. Ale Bóg go przyjmuje
i bezpiecznie prowadzi drogą życia. Chcesz tego? Jeśli tak, to zapraszam Cię do wspólnej modlitwy. Pomódlmy się. Wielki Boże, dziękujemy Tobie, że pozwoliłeś nam stać do nowego dnia. Dziękujemy, że możemy widzieć, słyszeć, ruszać rękoma i nogami. O poranku pragniemy prosić o Twoje błogosławieństwo i łaskę. Ty wiesz, jak trudno nam pogodzić się z tym, co przeżywamy i doświadczamy. To wszystko burzy nasze plany, zamierzenia. To jest kolejny dzień, a my pozostajemy w domach. Nie chcemy się użalać, ani nie chcemy dyskutować z tym, co nam dajesz. Dziś chcemy szczerze powiedzieć, jak Twój Syn Jezus Chrystus w ogrójcu Getsemane, bądź wola Twoja. Panie, prosimy, daj nam wytrwanie. Pomóż w spokoju i z Twoją pomocą przyjmować wszystkie informacje dotyczące sytuacji w walce z koronawirusem. Miej w swojej opiece tych wszystkich, którzy muszą pójść do pracy. Bądź z lekarzami, ratownikami, pielęgniarzami. Dodawaj im sił do trudnej walki. Obdarzaj ich dobrymi myślami, aby stawiali właściwe diagnozy i ordynowali dobre medykamenty. Bądź z tymi, którzy zostali przykuci do łoża, którzy pytają jak biblijny Hiob, jak długo jeszcze. Obdarzaj nas swoim błogosławieństwem, łaską i spraw, abyśmy w tym trudnym momencie patrzyli tylko na Ciebie, jako źródło nadziei, życia i zbawienia. Wysłuchaj nas dla imienia Jezusa Chrystusa. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam wszystkim dobrego, błogosławionego dnia w bliskości Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pozostańcie z Bogiem.